Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanusz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Tym razem po krótkiej przerwie, bo nie aż tak dawno tutaj byliśmy, witamy Was ponownie na placu Pięciu Rogów. Witamy, czyli dwie osoby będą. Dokładnie, łączymy się właśnie z Jakubem Sykutem. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy placu Pięciu Rogów. Można powiedzieć, że miejsce przebudowy zostało całkowicie rozkopane. Stary bruk został zbadany przez konserwatora zabytków, co oznacza, że niedługo zostanie zlikwidowany. Ruch pieszych został utrzymany. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak, na wstępie tutaj a propos Sykuta chciałbym Was przeprosić za to, jak widzieliście, aparat zgubił kompletnie ostrość. Było to związane z tym, iż wcześniej była ustawiona manualna ostrość, ale to nie będę się zagłębiać. Przepraszam Was bardzo za to, jak to wyszło. Ale wracając do naszego placu Pięciu Rogów, tak, trochę się tam dzieje. Dzieje się, głównie jest większość rzeczy rozkopana i tyle, można byłoby to w ten sposób podsumować. Ale o tym mamy cały odcinek, więc tak szybko nie możemy skończyć niestety. Czyli po pierwsze, co możemy zobaczyć? Na wstępie naszego od ulicy Jerozolimskich, Alei Jerozolimskich w sensie oczywiście, możemy zobaczyć najważniejszą rzecz, a mianowicie rozkopania i już powoli zwężające się nasze ulice w tymże rejonie. W kierunku placu Pięciu Rogów tam jest już aktualnie zwężona ulica, ponieważ jest to organizacja tymczasowa ruchu, ale powoli widzimy, że w miejscu, gdzie będzie w przyszłości obok ulicy widok, przez naszą tutaj ulicę, przeprowadzone właśnie przejście dla pieszych, którego aktualnie tutaj nie ma, jest już powoli powstaje, pojawiają się właśnie płyty tutaj dla niewidomych, aby oni dokładnie wiedzieli też, gdzie jest nasze przejście przez jezdnię. I to ładnie tutaj nam powoli się zarysowuje. W okolicy też pojawiają się nowe płyty, ale o tym to jeszcze za chwilę powiem. Ponadto, jak sobie przejdziemy dalej, możemy zobaczyć, iż już część jezdni została zwężona do faktycznego jednego pasa, a wreszcie rejonów na razie jeszcze jest po prostu przygotowanie pod nowe chodniki, bo cały nasz plac Pięciu Rogów nie będzie mieć asfaltu ani trochę, będą wszędzie płyty betonowe, czyli drzewka będą się cieszyć. Oczywiście żartuję. Drzewka by najchętniej chciały, żeby tam było łąka i tak dalej. No niestety w centrum na coś takiego raczej nie możemy sobie pozwolić, jednakże aż tak duże skupisko betonowych płyt, jakie tutaj będzie, też mi się nie podoba. Co ważne, w przyszłości ma tutaj powstać fontanna i jajko, z tego co pamiętam. Jajko w formie takiej sztuki nowoczesnej, ale to jeszcze będziemy zobaczymy niedługo, jak ono tam się będzie pojawiać, to się pojawi też z Sykutem. Może Sykut zrobi selfie z jajkiem, kto wie. No zobaczymy. Tak czy siak, więc idąc już faktycznie do naszego placu Pięciu Rogów, jak tam wygląda sytuacja? No na razie dużo się nie dzieje. Jest wszystko rozkopane. Tak jak Sykut powiedział, konserwator zabytków już pozwolił dalej kopać i przebudowywać naszą ulicę. Dopóki ulicy Szpitalnej nie będzie zrobionej, no to prace raczej póki co nie pójdą do przodu, bo tutaj ruch autobusowy jakkolwiek na razie musi zostać utrzymany. A na razie jest, nie odbywa się tak, jak aktualnie by tutaj chcieli. Też ciekawy jestem bardzo, jak będzie respektowany tutaj ten przepis o tym, że przez plac Pięciu Rogów tylko mieszkańcy, autobusy ze zmniejszoną prędkością i inne pojazdy uprzywilejowane będą tylko mogły jeździć. Czy to będzie tak jak teraz, że każdy właściwie sobie wjeżdża, kto chce? Czy faktycznie nie będzie tam takiego dużego ruchu, jak jest aktualnie. Warto zwrócić uwagę, że aktualnie ruch pieszy został w całości utrzymany, można wszędzie dojść. To jest dosyć dobrze zrobione, jednakże nie obywa się to w takiej pogodzie, jak mamy aktualnie, bez chodzenia po błocie. No cóż, niestety, nie wszystko da się zrobić tak od ręki. Także tak to wygląda. Dalej, przy naszej właśnie ulicy, tak jak przed tym powiedziałem, Szpitalnej. Dokładnie widzimy, jak tam prace idą. Tam też możecie zobaczyć na zdjęciach z ziemi, iż widać faktycznie ten nasz stary bruk. I to dosyć ciekawie wygląda. Można się tym to zaciekawić, jak to wygląda, jak to kiedyś tam było. No w sumie stara Warszawa się kłania, tak. Większość rzeczy starej bruku po prostu została zalana asfaltem lub smołą. No to w zależności od rejonów oczywiście, ale nowe wyremontowane ZDM nad nimi dba oczywiście, to tam jest asfalt był. Ale teraz to się zmieni, bo to będzie ulica też Szpitalna bardziej dla mieszkańców przyjazna, przynajmniej w teorii, ale na ulicy Szpitalnej jakikolwiek ruch jeszcze będzie utrzymywany, głównie autobusowy. Natomiast co innego jest z ulicą Zgoda. Ulica Zgoda, aktualnie tam prace jeszcze nie trwają, bo do ulicy Zgoda to przejdziemy później, kiedy właśnie nasza ulica Szpitalna zostanie już otworzona i przebudowana, tak mi się przynajmniej wydaje.
i będzie właśnie w tym rejonie łącznik z Chmielną. Zgoda będzie miała tylko i wyłącznie wjazd w ulicę Chmielną, a Szpitalna będzie chodzić, przechodzić Badecką i dalej w Kruczą. To będzie tutaj bardzo pokręcone z nazwami ulic. Będziemy mogli być w przeciągu paru metrów na trzech różnych ulicach jadąc prosto. Co na standardy warszawskie naprawdę brzmi dosyć nieźle i bym powiedział ciekawie. Warto tutaj też zwrócić uwagę, iż na środku placu budowy jest taki sprzęt, który właśnie ma monitoring, który jest zasilany w całości, przynajmniej tak mi się wydaje, z paneli fotowoltaicznych i on stoi na środku placu budowy i ma tam kamery. Prawdopodobnie taki sprzęt, na przykład płyty i inne rzeczy, w samym centrum Warszawy dosyć szybko mógłby zniknąć. W sumie się nie dziwię. Pamiętam, czy słyszałem historię, jak to giną materiały na metrze, przy metrze, podczas budowy na dworcu zachodnim, a właściwie na stacji zachodniej przy budowie. Tam też rzeczy znikają i na wszystkich inwestycjach bardzo często znikają. Na winnicy nie słyszałem, ale na pewno też coś zginęło. Także tak tutaj wygląda i przejdźmy sobie dalej do ciekawostki, a później powiem o tych jeszcze ciekawych płytach. Tutaj już Sykut był lepiej nagrany. Za mną znajduje się Plac Pięciu Rogów, a ja znajduję się na ulicy Brackiej, która aktualnie nie jest przebudowywana. Odbył się ostatnio konkurs na nowe centrum Warszawy, co oznacza, że być może w przyszłych latach ulica Bracka zostanie przebudowana. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, idę zaraz sobie coś kupić do picia, bo jest tak gorąco w Warszawie. Jakub Sykut. No i dokładnie. Tutaj jeszcze przy okazji warto wspomnieć, iż na niektórych zdjęciach możecie mnie faktycznie zobaczyć, tam jakbyście się przyglądali. Bo akurat mnie łatwo tutaj rozpoznać. Ja wiem, gdzie jestem, więc o mnie powiem, no ale niedługo. Zdjęcia są wszystkie z czerwca, nie mamy nowych zdjęć, no bo ten materiał miał się pojawić trochę wcześniej, ale na Placu Pięciu Rogów bardzo szybko prace nie idą do przodu, więc mogę wam pokazać spokojnie te materiały, wiedząc, że jeszcze się tam nic nie zmieniło. O nowych płytach miałem powiedzieć, a dokładnie. Nowe płyty powstają tutaj, zostały przywiezione do badania, czy one się tutaj dobrze sprawdzą. Powiem wam, wyglądają dziwnie, jak taki ser trochę. Możecie sobie sami odpowiedzieć, jakiego rodzaju to może być ser. Jednakże nie wiem, czy jestem do nich w 100% przekonany, do tych płyt. Wyglądają tak trochę dziwnie. Inaczej, może się po prostu przyzwyczaimy do naszych standardowych płyt betonowych, ale tego typu rodzaj, no jakoś do mnie bardzo nie przemawia. Tak to powiem, w ten sposób. Ale faktycznie te płyty są, możecie je też znaleźć, nie wiem czy jeszcze są cały czas na placu budowy, ale były przez jakiś okres, można było zobaczyć, tam były robione odwierty, tam też różnej klasy to były robione, różnej grubości one były, no było ich tutaj parę i prawdopodobnie zobaczymy je w przyszłości na całym placu Pięciu Rogów. A to co Sekut mówił, że będzie tu wszystko przebudowane, to cały czas o tym wspominamy i niedługo może zobaczymy kolejne ulice przebudowy. Najszybciej kolejna warszawska inwestycja to będzie pewnie Rondo Dymowskiego, jak już zaczną w końcu jego przebudowę ze ścieżkami rowerowymi, na które akurat bardzo czekam, bo ostatnio tam coraz częściej się pojawiam. Bo wiecie, jak tam pięknie wygląda Warszawa z rana w nocy? Oj, pięknie. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Ważna wiadomość dla wspierających, którzy tutaj możecie teraz zobaczyć. Zmieniła się oferta dla wspierających. Tam będzie też jeszcze się wszystko zmieniało, ale już nowa oferta została przedstawiona. Najprawdopodobniej ją widzicie i możecie na nią przejść. No i oczywiście zapraszam też nowe osoby do wspierania. No i co dużo nie mówić. Kolejna warszawska inwestycja to będzie Wybrzeże Helckie, najprawdopodobniej. Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Szczecińskie, no tamtego trochę jest, po tamtej stronie. To będzie kolejna warszawska inwestycja, będzie niedługo, zapraszamy do metra na Brudnie i Zaciszu. Będzie gościa Wiznosza i historii tramwajów i będzie Zachodni. To wszystko będzie. No i jutro dla was będzie nowe mniejsza z tym. Nie będzie jeszcze w 100% odnowione i odświeżone, bo nowe odświeżone zobaczycie dopiero jakoś na początku sierpnia, kiedy już tam będę z twarzą. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!